Dodatkowa niedziela handlowa w grudniu. Jest termin, będzie dodatkowa niedziela handlowa 6 grudnia. Zgodnie z rządowym projektem niedziela 6 grudnia byłaby dodatkową niedzielą handlową. Czy Sejm i Senat zdążą z procedowaniem ustawy? Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki został zapytany przez dziennikarzy, czy będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, by Izba mogła się zająć ustawą, która wprowadza dodatkową niedzielę handlową 6 grudnia. Dodatkowe czemu? Będziemy to załatwiać na tym posiedzeniu, zapowiedział. Na uwagę, że Senat może nie skończyć do piątku 27 listopada pracy nad nowelą ustawy covidowej, przewidującej dodatki dla lekarzy towarzyszący Terleckiemu, wicemarszałek Senatu Marek Pęk powiedział, jak będzie chciał, to zdąży. Dodatkowa niedziela handlowa. Niedziela 6 grudnia tego roku ma być niedzielą handlową, wynika z projektu noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dodatkowa niedziela handlowa ma rozładować przedświąteczny ruch w sklepach i poprawić sytuację handlu. Nowela czeka na rozpatrzenie przez rząd. Projektowana zmiana ustawy z dnia 10 stycznia 2018 rok o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni wprowadza epizodyczne rozwiązanie polegające na zniesieniu zakazu handlu, o którym mowa w artykuł 5 tej ustawy, w niedzielę w dniu 6 grudnia 2020 rok. W placówkach handlowych, głosi uzasadnienie projektu, który w środę opublikowano na stronach RCL. W ubiegłą sobotę wicepremier Jarosław Gowin informował, że trwają konsultacje w sprawie wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu. Jak mówił, miałoby to być 6 grudnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w grudniu 2020 rok. Są przewidziane dwie niedziele handlowe 13 i 20 grudnia 2020 rok. Głosowanie w Senacie w piątek późnym wieczorem, w czwartek po godzina 10 Senat wznowił obrady. Tego dnia zajmie się m.in. nowelizacją tzw. ustawy covidowej, której celem jest wypłacanie dodatków za pracę z pacjentem z COVID-19 jedynie pracownikom medycznym skierowanym do niej, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Głosowania w Senacie planowane są w piątek późnym wieczorem. Idziemy zgodnie z porządkiem obrad. Głosowania w Senacie zawsze są na zakończenie obrad i taki jest w tej chwili plan, powiedziała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon. Nowela ustawy covidowej. Sejm, pod koniec października, przegłosował poprawki Senatu do ustawy dotyczącej przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, tzw. covidowej. Posłowie poparli, mimo negatywnego stanowiska rządu, poprawkę, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim, a nie tylko tym skierowanym do pracy, pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenie. Regulacja została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Następnego dnia Sejm po przyjęciu tej nowelizacji uchwalił kolejną nowelę tzw. ustawy covidowej. Jej projekt został złożony przez PiS w celu, jak wskazano w uzasadnieniu, naprawy błędu, który miał miejsce podczas rozpatrywania senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. Rzecznik rządu Piotr Emler mówił wtedy, że nowela tzw. ustawy covidowej w pierwszej wersji jest efektem pomyłki w głosowaniach i jej wejście w życie oznaczałoby wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń praktycznie wszystkim lekarzom. Nowela, którą zajmie się Senat, przewiduje, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. W połowie listopada Senacka Komisja Zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem tej nowelizacji. Najprawdopodobniej taka też będzie decyzja Senatu, ale głosowania są zaplanowane na ostatni dzień posiedzenia, w piątek.